Szanowni Państwo, ja zgłosiłem, jak Pani Przewodnicząca mówiła, dwie poprawki, dwa wnioski formalne o zdjęcie. Moje stanowisko odnośnie budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych jest niezmiennie. Jestem od początku przeciwnikiem tej inwestycji. Przy okazji zawsze powtarzam, że pamięć bohaterom się należy i mamy w tej sprawie, mam nadzieję, wspólne zdanie. Szanowni Państwo, ja podczas tej komisji kultury pytałem się, na co zostanie przeznaczone 80 tysięcy złotych. Odpowiedzi nie uzyskałem. Powiedziano mi, że taką odpowiedź otrzymam dopiero na sesji. To tak naprawdę po co ten punkt w ogóle był w porządku posiedzenia, tak? Skoro na komisji nie można otrzymać odpowiedzi, na co miasto przeznaczy 80 tysięcy złotych. Żadnych wyjaśnień, żadnych szczegółów. Na Komisji Budżetu i Finansów też nie otrzymałem najmniejszej odpowiedzi. Skoro pieniądze są niepotrzebne, nie wiadomo na co, no to z pewnością ja o skateparku i sekundnikach mówiłem już podczas sesji w budżetowej w grudniu. Większość Państwa, czy praktycznie wszyscy, przyznaliście, że te inwestycje są potrzebne, że nie jest to, gdzie są pieniądze wysłane, bo to tylko może innym byśmy spojrzeli na to, kiedy zależy te inwestycje realizować. Ja zaproponowałem, żeby i sekundniki, i skatepark realizować już w tym roku, rozpocząć, wpisać do budżetu i rozpocząć ich realizację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz poprosiłbym pana senatora, pana posła Arkadiusza Czartoryskiego o wystąpienie. Bardzo proszę, zapraszam. Dziękuję panie przewodniczący. Ja bardzo króciutko, to nie będzie wystąpienie. Moja obecność, pana senatora obecność oczywiście nie jest przypadkowa. Jesteśmy tutaj, ponieważ ze wszystkich swoich możliwości, jakie tylko mamy, wspieramy powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i to, co jest możliwe, robimy w tym zakresie. Mam nadzieję, że przekażę to wszystko za chwileczkę pełnomocnik pana prezydenta do spraw utworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, a też jestem tutaj i pan senator, parlamentarzyści z Ostrołęki, jesteśmy tutaj też, ażeby przysłuchiwać się dyskusji, bo odczuwamy pewną historyczność chwili. Nie tylko mieszkańcy Ostrołęki, nie tylko dziesiątki tysięcy Polaków w Polsce oczekuje na sfinalizowanie tego projektu, ale też w parlamencie jest duże oczekiwanie na uruchomienie jednostki. Ostatnie wystąpienie pana Jacka Karczewskiego w parlamencie miało miejsce przed około 200-300 osobami, tych 200 parlamentarzystów i to z różnych klubów i około 100 historyków z całej Polski spotkało się z bardzo żywym aplauzem, a mamy kolejne zaproszenie do parlamentu z już bardziej precyzyjną prezentacją tego, co w Ostrołęce do tej pory utworzyliśmy, ta idea żołnierzy wyklętych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce w polskim parlamencie i w Sejmie i w Senacie systematycznie wzrasta. Około 70 posłów wpłaciło pieniądze na budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych i jest to początek. W tej chwili, jak pojadę do Sejmu, jestem już zobowiązany przekazać kartkę z numerem konta kolejnym parlamentarzystom w polskim parlamencie. Myślę, że do tej pory w historii Ostrołęki nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby 70 parlamentarzystów wpłaciło swoje pieniądze na budowę muzeum jakiegokolwiek, a w Ostrołęce na żadną inicjatywę do tej pory tak dużo polskich parlamentarzystów i senatorów i posłów nie płaciło swoich pieniędzy. To świadczy o tym, że jest ogromne zainteresowanie. Dziękuję pięknie, będę przysłuchiwał się Państwa dyskusji, a z wielką ciekawością też tej nie za długiej prezentacji, którą przygotował Pan pełnomocnik pana prezydenta. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo panie pośle za wystąpienie. Zapraszam pana Jacka Karczewskiego do prezentacji. Thank you.
Parlamentarzyści, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Dziękuję za możliwość dzisiaj zabrania głosu i przedstawienia wspaniałej idei, którą realizujemy w Ostrołęce dzięki uchwale Rady Miasta z 28 lutego 2013 roku. Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że głos zabieram nie właściwie w swoim imieniu, ale w imieniu całej rzeszy tysięcy ludzi z całej Polski, którzy do nas dzwonią, do nas piszą, przysyłają nam listy, które pewnie chciałbym przez tą prezentację w jakiś tam sposób ukazać. W Ostrołęce powstała wielka inicjatywa, która spotkała się z ogromnym poparciem w całym kraju. Pozwolicie Państwo, że na początek w kilku dosłownych słowach opowiem właściwie komu poświęcamy budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i dlaczego? Poprzez ukazanie kilku sylwetek. Zaczniemy od generała Augusta Kildorfa Nila. Myślę, że nie muszę prezentować historii tej postaci, szefa KEDYW-u, człowieka, który między innymi jest sprawcą bardzo głośnej akcji zamachu na Kuczerę 1 lutego 1944 roku, ale chciałbym pokazać dwa cytaty, które dotyczą tej osoby. Pierwszy cytat, czy wiesz, dlaczego mnie skazali, bo odmówiłem współpracy z nimi, pamiętaj, żebyś mi prosiła ich o łaskę, zabrałem tego. Słowa te skierował do żony. Słowa te świadczą o postawie, o niezłomnej postawie tego człowieka. Słowa te świadczą o wychowaniu, o czymś się zapominamy, o takim słowie jak honor. Dla tego człowieka miało to ogromne znaczenie, dla całej rzeszy tysięcy tych ludzi. Myślę, że warto o tym pamiętać, dlatego że następny cytat. Biorąc pod uwagę olbrzymi ciężar zbrodni, sąd uznał, że za niezbędne całkowite wyeliminowanie skażonego ze społeczeństwa, orzekając karę śmierci. Napisano w uzasadnieniu wyroku. Do tej pory nie mieści chyba nam się w głowie, żeby takiego człowieka jak generał August Kildorf Nil, niezwykle zasłużonego członka konspiracji antyniemieckiej, nie mając właściwie podstaw pod skazanie, stwierdzić całkowite wyeliminowanie ze społeczeństwa. Generał August Kildorf Nil jest tą postacią, która właściwie po zakończeniu działań II wojny światowej, kiedy został aresztowany, wywieziony na wschód, wrócił do Polski, stwierdził, że nie ma sensu prowadzenie dalszych działań zbrojnych przeciwko nowemu okupantowi, przeciwko systemu komunistycznemu. Chciał wrócić do normalnego życia i to radził swoim podwładnym. To samo właściwie możemy powiedzieć o następnej postaci, o generale Aleksandrze Krzyżanowskim-Wilku. Generał Aleksander Krzyżanowski-Wilk, dowódca akcji Ostra Brama, wyzwoliciel Wilna, wspólnie z żołnierzami sowieckimi, został wkrótce po tej operacji aresztowany, wywieziony w głąb Rosji. Wraca po 3 latach, chcąc wrócić do normalnego życia, zgłosił się, nie ukrywał się, mimo to cieszył się wolnością tylko 8 miesięcy. Zmarł w więzieniu. Piękny wiersz napisała jego córka, Aleksandra Krzyżanowska, Olga Krzyżanowska, córka Aleksandra Krzyżanowskiego, lekarka Solidarności w Stoczni Gdańskiej, harcerka Szarych Szeregów. Mam nadzieję, że wszyscy widzą ten wiersz, nie będę może całości go cytował, ale tylko końcowy fragment. Współtwórcą największego triumfu w naszych dziejach, także i tym z nich,
których nie z własnej woli i winy zabrakło na podberlińskich polach zwycięstwa. Ten człowiek powinien być na tych naszych polach zwycięstwa. Kolejna osoba, która też chciała wrócić do normalnego życia. Harcerz, żołnierz Szarych Szeregów, Armii Krajowej, uczestnik akcji pod Arsenałem, powstaniec warszawski, porucznik Jan Arnowicz, pseudonim Anoda. Niezwykle znana postać, aresztowana w Wigilię 1948 roku i po dwutygodniowym brutalnym śledztwie umiera. Okoliczności śmierci do dzisiaj tak naprawdę nie są znane. Badano oczywiście, że wyskoczył z okna siedziby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ale dziś możemy stwierdzić, że prawdopodobnie zamęczony, a następnie dla pozoru wyrzucony przez okno. Te trzy postacie, wybrane tylko z całej masy innych osób, one są świadectwem tego, że ci ludzie chcieli funkcjonować normalnie w społeczeństwie, w rzeczywistości, której może nie akceptowali, ale którą, powiedzmy, starali się uznać. Następna postać, major Zygmunt Edward Szyndziolarz, pseudonim Paszka. Zacznę od cytatu. Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy w rewizji naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. To jest przedstawiciel tych żołnierzy, którzy postanowili nie złożyć tej broni. Oni walczyli dalej w ramach dewizy Bóg, honor, ojczyzna. Dewizy, która przyświecała im cały czas, aż do śmierci. Major Łupaszka podjął walkę, aresztowany, zamordowany z wyroku sądowego, jak koledzy wcześniej skazani, którzy tej walki nie chcieli podejmować, ale tak samo otrzymali wyrok śmierci. Następna postać, pułkownik Łukasz Ciepliński, Łuk. Tu pozwolę sobie zacytować cały tekst, skierowany do syna na Wielkanoc z więzienia. Ofiarując Ciebie opiece Matki Bożej, proszę ją, aby z ducha Twego wyrosło w czyn moje serce zdławione rękami grobu, a żeby moje marzenia zapadły do Twojego serca jak iskry płomienne, a żebyś był mężnym i słowo dane wobec Boga, ojczyzny i własnego ducha przetwarzał na życie, abyś był szlachetny i miał zawsze czyste serce. Pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości. Bóg, ojczyzna i matka. Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznać wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katolik to mienie gołęga, ale zdolny, przedsiębiorczy, służący dobru i walczący ze złem. Myślę, że to są piękne słowa przedstawiające nam niezwykle szlachetną postać na pamiątkę której wykonania w roku śmierci obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 1951 roku. Kolejna osoba, rotmistrz Pilecki. Tą postać myślę, że znamy wszyscy. Ja pozwoliłem sobie tutaj wybrać taki skromny cytat młodego artysty, Tadka Polkowskiego, który występuje pod pseudonimem Tadej. Słowa niezwykłe. Gdy poznał historię tych ludzi, gdy poznał historię Witolda Pileckiego. Czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli? Ktoś bardzo nie chce, bo w tym kraju ludzie dumni byli. To są słowa młodego człowieka, młodego pokolenia, które pyta się dziś, dlaczego ci ludzie tak naprawdę nie są w żaden sposób uhonorowani. To jest, ja myślę, że głos tego człowieka jest chyba głosem tak naprawdę najważniejszym w celach, które nam przyświecają. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Dla mnie w tych słowach Danuty Siedzikówny, niespełna 18-letniej dziewczyny w momencie rozstrzelania w 1936 roku, mieszczą cały system wartości, który przyświeca nam wszystkim, jeżeli chodzi o postępowanie chyba w swoim życiu, ale też w realizacji tych wszystkich zamierzeń. Myślę,
że tak jak ona zachowała się jak trzeba, my dziś musimy też zachować się jak trzeba, po to, by przyszłe pokolenia również mogłyby zachowywać się jak trzeba. Kiedy powołana została idea Muzeum Rzemieślnicze Wyklęty w Ostrołędze do realizacji, jest to oczywiście stanowiło przed nami niezwykle trudne zadanie. Musieliśmy podjąć oczywiście szereg czynności, a pozwolę sobie w tej chwili przedstawić może te czynności, które jakby udało nam się w tej chwili zrealizować. Pierwszą z takich czynności, którą trzeba było przede wszystkim stworzyć, to jest wizualizacja tego muzeum. Na samym początku mieliście Państwo zaprezentowaną pewien widok tej wizualizacji, widok całego przedsięwzięcia, kompleksu dotyczącego budynku pochodzącego z 1903 roku, który w sobie ma niezwykle ogromną wartość historyczną. Ja bym mógł oczywiście mówić bardzo dużo o okresie działalności od samego początku, czyli związków powiedzmy z Józefem Piłsudskim, o budynku w czasie okupacji niemieckiej, ale ze względu na ograniczenia czasowe pozwólcie Państwo, że będę mówił tylko i wyłącznie o tych związanych później już z okresem bezpośrednim idei czy Żołnierzami Wyklętymi, z okresem komunistycznym. To, co w tej chwili Państwo widzicie, to jest jakby realizacja kolejnego etapu, czyli stworzenie loga tego muzeum na konkurs wpłynęło ogłoszone w całym kraju, wpłynęło nam około 160 projektów z całej Polski, jak również z zagranicy. Mieliśmy projekty z Niemiec, z Hiszpanii, z Anglii, z Holandii. To jest projekt graficzny loga, który zyskał poparcie. Tutaj wpłynęły nam piękne również opracowania, zastosowania tego loga. Także myślę, że jest to kolejny etap, który realizowaliśmy. Logo przyjęło się z entuzjastycznym, poparciem i gratulacjami, że wybraliśmy naprawdę świetny projekt. Proszę Państwa, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Dlaczego właściwie w Ostrołęce? Dlatego, że Ostrołęka ma swoją historię walk niezwykle bogatą, jeżeli chodzi o podziemia antykomunistyczne. Ja tu pozwolę sobie przedstawić jedną z takich postaci, kapitan Aleksander Bednarczyk Adam, żołnierz września 1939 roku w ramach Batalionu Obrony Narodowej, szef początkowo wywiadu w strukturach Armii Krajowej, a następnie dowódca obwodu ostrołęckiego Armii Krajowej Obywatelskiej i Wolność i Niezawisłość. Zginął w obławie w grudniu 1946 roku. Jego ciało prawdopodobnie według relacji spoczywa na ostrołęckim cmentarzu, znalezione, potajemnie pogrzebane. I dzisiaj ta postać jest prezentowana nie tylko u nas, ale w całym kraju. Między innymi ta postać jest ujęta w książce, którą Państwo otrzymaliście. Książka, która ukazała się właściwie w całym kraju. To również dzisiaj możemy powiedzieć, że od kilku lat działa w Ostrołęce Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej imienia właśnie kapitana Aleksandra Bednarczyka Adama, dla którego członków ta postać jest wielkim wzorem do naśladowania. Drugą z takich osób, którą chciałbym przedstawić tutaj z naszego regionu, jest chorąży Antoni Chojecki-Ślepowron, żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej 1939 roku. Jest to żołnierz 5. Pułku Ułanów, brał udział w bitwie m.in. pod Zasławiem, po której to bitwie 5. Pułku Ułanów Zasławskich zyskał swoje miano. W czasie okupacji niemieckiej żołnierz Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, a po 1944 roku dowódca Batalionu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Aresztowany w 1946 roku, został skazany przez tzw. Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Łomży na sesji wyjazdowej w Ostrołęce i stracony prawdopodobnie 2 lipca tego samego roku wraz z kilkunastoma innymi osobami. Miejsce jej pochówku do tej pory nie ustalono.
Ja chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że ten sąd doraźny obradował prawdopodobnie około tygodnia, kiedy przedstawiono wyrok, przeprowadzono sprawę, skazano i wykonano te wyroki. Ciekawostką jest to, że takie sądy doraźne działały oczywiście w wielu miejscach w kraju, ale na żaden z nich nie ma żadnych dokumentów. Mamy tylko i wyłącznie informacje prasowe, że coś takiego się odbyło. Nie udało nam się jeszcze nic znaleźć. Niezwykle zasłużone postacie dla naszego regionu są jakby uzasadnieniem działalności dla kilku tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy na naszym terenie. Do tego należałoby doliczyć jeszcze oczywiście drugie kilka tysięcy ludzi współpracujących z tym podziemiem. Ja może jeszcze tylko, żeby pokazać siłę tego podziemia, zacytuję radnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Ostrołęce, niejakiego Stanisława Wasilewskiego, Bel Stefana Kroca, który pisząc do Magdunki, do Warszawy, napisał, że Amerykanie pomylili się, zrzucając bombę atomową na Hiroshimę, bo powinni byli zrzucić na Ostrołękę. To jest człowiek, który siedział w tej Ostrołęce, w tym mieście, przekazał takie słowa do Warszawy i one świadczą o wielkości działań podziemia antykomunistycznego na tym terenie. Struktury i struktury bezpieczeństwa nie mogły sobie praktycznie kompletnie z tym poradzić. I tutaj widzicie Państwo dokumenty, które tak jakby napływają już do naszego muzeum. One potwierdzają, dlaczego akurat w tym kompleksie to muzeum miało to uzasadnienie. Protokół wykonania kary śmierci. Ostrołęka, dnia 12 czerwca 1950 roku. Oficer śledczy Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie, kapitan Kretowicz Karol, w wykonaniu prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 25 marca 1950 roku, numer sprawy 107/50, zatwierdzającego postanowienie Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 10 maja 1950 roku. Naczelnik więzienia, lekarz, doktor medycyny, to myślę, że to jest akurat znana postać, doktor Lipiński Zygmunt, za pośrednictwem dowódcy plutonu egzekucyjnego pęskiego Jana. Wyrok wykonany o godzinie 3.24, stwierdzono zgon. Wyrok ten został wykonany, jak wynika z tego protokołu, najprawdopodobniej na terenie aresztu śledczego, co jakby dodatkowo dokumentuje historię tego miejsca. Obok macie postać, właściwie zostały po nim tylko zdjęcia, Stanisław Wojsz, która została zamordowana strzałem. Pozwólcie Państwo, że się zaczęło chwilę przy tej rodzinie Wojszów, bo jest to niezwykła historia. Kolejny dokument, który napłynął też w tej sprawie, jest to zaświadczenie starszego brata Stanisława, Szczepana, który ujawnił się, spełniając wymogi wszystkie amnestii z 22 kwietnia 1947 roku. Szczepan bronił Stanisława przed wejściem w struktury konspiracyjne. Niestety, mimo ujawnienia i chęci powrotu do normalnego funkcjonowania, cały czas po tym ujawnieniu był wzywany do siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i za każdym razem będąc brutalnie przesłuchiwany. Po którymś z takich przesłuchań nie wytrzymał i stwierdził, że więcej już tam nie pójdzie. Jedynym wyjściem dla niego był powrót do lasu. Wrócił do lasu, ciężko ranny w jednej z akcji. Został potem przywieziony do szpitala Dziesiątka Jezus w Warszawie. Tam mimo prawdopodobnie podjętych prób ratowania, prób zresztą skutecznych, bo jego stan się poprawiał, nagle w niewyjaśnionych okolicznościach umiera, a w szpitalu nastąpiło masowe aresztowania za pomoc bandytom i wieloletnie wyroki więzienia.
Trzeci z braci, najstarszy Franciszek, był aresztowany też wcześniej, skazany na długoletnie więzienie, wypuszczony wcześniej w wyniku wielu interwencji rodzinnych, musiał opuścić rodzinne strony, wyjechał do Gdańska. I pozostała im jeszcze siostra Marianna, która po śmierci Stanisława, wykonania wyroku śmierci tutaj w naszym areszcie śledczym, została aresztowana za pomoc partyzantom. Ta pomoc polegała tylko i wyłącznie na tym, że brat przyszedł, chciał zmienić swoją odzież, chciał być może uzyskać zwykłej strawy zupy. Skazana na 7 lat więzienia, jedną z form tortur, którą wobec niej stosowano, to jest właśnie w naszym powstającym Muzeum Żołnierzy Wyklętych, w areszcie śledczym, przetrzymywanie na noc, zamykanie z powieszonymi więźniami. Marianna wyszła z więzienia po odbyciu swojej kary właśnie nie wiadomo za co, ale nigdy nie wróciła do społeczeństwa, dlatego że po wyjściu z więzienia jej reszta życia to były pobyty w obozach, w zakładach zamkniętych zdrowia psychicznego. Szanowni Państwo, kolejną inicjatywą badającą, pokazującą, że tak powiem, zainteresowanie naszą ideą Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, to są profile społecznościowe. Tutaj mamy, że tak powiem, jeden z nich, jest to profil facebookowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Tutaj wprawdzie widzicie blisko 48 tysięcy polubień, ale wiemy już, jest to, że tak powiem, jakby klatka sprzed kilku dni. W tej chwili już zbliżamy się do 50 tysięcy. Ja może tutaj też powiem w kilku słowach, że takiego zainteresowania nie ma muzeum, choćby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Mamy zainteresowanie zbliżone do strony Instytutu Pamięci Narodowej. I tak naprawdę Muzeum Armii Krajowej, z tego co pamiętam, też jest jeszcze daleko za nami. Muzeum Wojska Polskiego to jest zaledwie chyba połowa tego stanu, który jest tutaj widoczny. Codziennie mamy właściwie kilkanaście tysięcy odsłon różnych prezentowanych przez nas materiałów, także wszystkich serdecznie również zapraszam. Można pewne sprawy na bieżąco śledzić dotyczące naszego muzeum. Tutaj mamy tylko i wyłącznie fragment wspierających nas, że tak powiem, różnego rodzaju organizacji, ważnych osób. Ja może powiem, że deklarację wsparcia mamy od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, mamy doktora Łukasza Kamińskiego, mamy tutaj również ministra Ciechanowskiego z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sekretarza KNRT Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych. Oczywiście są to senatorowie, posłowie, reżyserzy, różnego rodzaju fundacje, Związek Młodczarnych Więźniów Politycznych lat 1944-56, Jaworzyniacy, związek, który w ubiegłym roku miał u nas zorganizowany wielki zlot, gdzie również dzięki temu Ostrołęka miała jakby swoją promocję. Tych organizacji i osób wspierających tę naszą inicjatywę znacznie więcej, to jest tylko jakby próbka tego, co udało nam się do tej pory uzyskać. Również powstała fundacja Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, fundacja, która ma za zadanie wspierać ideę powstającego muzeum, choćby wspomagając nam poprzez różnego rodzaju zbiórki środków finansowych. Ja może przy tej okazji od razu powiem, że na chwilę obecną udało nam się dzięki darowi ludzkich serc zebrać około
Zbliżamy się do kwoty 300 tysięcy złotych. Kwota ta pozwoli nam podjąć kolejne kroki, a te pieniądze cały czas tak naprawdę płyną do nas. One płyną do nas z całej Polski, płyną do nas z zagranicy. Co potwierdza również fakt, to co mówił wcześniej pan poseł Arkadiusz Czartoryski, że zainteresowanie naszą sprawą jest naprawdę ogromne. Wszędzie, gdzie nie pojadę, Ostrołęka jest ze względu na to muzeum bardzo rozpoznawalna. To są naprawdę setki telefonów, maili wspierających i życzących nam sukcesów. Dzięki działalności Fundacji Muzeum Żołnierzy Wyklętych mogliśmy wydać numizmat, taką monetę okolicznościową. Monetę, która z jednej strony przedstawia nam wizerunek Danuty Siedzikównej Inki. Tutaj widzimy monetę mosiężną, jak również srebrną. Monetę, którą jakby jest wyrazem podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy przekazują nam swoje dary serca. Z jednej strony jest Danuta Siedzikówna, z drugiej również mamy tutaj budynek przedstawiający Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Ta moneta jest to jakby trwały ślad, który pozostaje u wielu ludzi w Polsce, gdzie się zapisuje po raz kolejny miasto Ostrołęka, gdzie po raz kolejny miasto jest promowane. Tutaj każdy może wejść właściwie na stronę Muzeum Żołnierzy Wyklętych i sprawdzić sobie w całości wszystkie osoby, które, że tak powiem, przelewają pieniążki na nasze konto, nie mają, że tak powiem, żadnych również sprzeciwów, są umieszczane na takiej liście. To jest naprawdę mały urywek wszystkich ludzi, którzy wpłacają na nasze konto. Ja powiem jeszcze tylko jedną rzecz, że zbiórka tych pieniędzy jest poprzez dary jako przelew na konto, jak również poprzez zbiórki do puszek. Tu są umieszczane tylko i wyłącznie te osoby, które przelały, które możemy formalnie zidentyfikować. Dzięki tym pieniążkom mogliśmy całkiem niedawno, 1 marca, zaprezentować stworzoną makietę Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Makieta, która obrazuje cel, który chcemy zrealizować. Makieta, no, z którą już niedługo będziemy jeździć w miejsca, w które jesteśmy zaproszeni. Na pewno niedługo już z panem poseł odbędzie się poświęcona ku temu też konferencja w Sejmie. Ja może na tym kilka działań, które podjęliśmy, powiem, będę kończył. Ale może powiem, że budynek tego muzeum był wykorzystywany między innymi do kręcenia filmów poświęconych historii żołnierzy wyklętych. To jest co ciekawe, żeby pokazać opis zbrodni, przesłuchań, które miały miejsce w więzieniach warszawskich. To przyjeżdżano, kręcono u nas. Ten film jest dostępny na naszej stronie, również facebookowej, jak ogólnie na internecie. Tu pozwoliłem sobie przygotować kilka takich krótkich tekstów, które do nas wpływały. Ja mam przykład maila Zrzeszenia WIN w Krakowie, który deklaruje współpracę i wsparcie budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i które będzie zachęcać również do wspierania naszej inicjatywy. Życzą nam oczywiście sukcesów. Tutaj mamy kolejny jakby taki skierowanie pisma, to jest bardzo też ważna sprawa. Zgłaszają się do nas osoby, które w ramach wolontariatu chcą nam pomagać, choćby tak jak w tym przypadku przy zbieraniu zbiorów, ludzie, którzy pracują na innych muzeum w kraju, przy okazji chcą nam zbierać eksponaty dla nas. Pierwsze efekty tych działań już mamy. Tutaj chciałbym poprzez jeden tylko mail pokazać zainteresowanie za granicą. To akurat wybrałem Stowarzyszenie Polskie w Genewie, które jest zainteresowane współpracą i pomocą przy organizacji i tworzeniu muzeum. Takich maili mamy z Nowego Jorku,
mamy z Kanady, mamy z Londynu. I pierwsze efekty tej współpracy jakby już nastąpiły, choćby przy okazji teraz organizowania obchodów 1 marca, gdzie to właśnie do nas zwracała się Polonia z prośbą o pomoc przy organizacji Unii w takich uroczystości. Tutaj mamy list od Federacji Stowarzyszeń Weteranów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, które wyraża uznanie dla władz Ostrołęki za inicjatywę WDM w Górnym Zelu. Jak również Federacja wzywa wszystkie instytucje publiczne do wspólnych starań na rzecz powstania i to w możliwie szybkim czasie tego muzeum. Federacja zrzeszająca około 20 organizacji kombatanckich również wystosowała pismo do prezydenta Władysława Komorowskiego, jak też premiera Donalda Tuska z prośbą o wyjaśnienia i interwencje w sprawie, że tak powiem, tworzonego Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Niezwykły list. Takich listów też dostajemy coraz więcej. List Wrocławia, pana Jana, akurat ten wybrałem z Wrocławia, gdzie pan Jan Karolewski całym sercem wspiera powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. I dzisiaj, jak pisze, przelał skąd ta 2000 zł. Takich listów mamy naprawdę więcej, one świadczą o ogromnym zapotrzebowaniu społecznym i wsparciu przede wszystkim tego społeczeństwa. I jednocześnie przedstawia historię uczniów, żołnierzy aresztowanych. Pytanie czasami pada, dla kogo właściwie te muzeum? Pozwoliłem sobie wybrać dwa jakby ujęcia. Związane akurat w tym momencie z Danutą Siedzikową Roinką, to są te słowa. Pięknie wygląda, powiem szczerze, to dziecko na tle tych słów. Jest zdjęcie akurat z Płocka. U dołu mamy zdjęcie z naszego gimnazjum Imki w Ostrołęce. Piękne słowa, pamiętać to nasz obowiązek. Ja myślę, że takimi słowami powinniśmy się kierować przy decyzjach odnośnie tego muzeum. A to jest zdjęcie, kilka zdjęć z miast w Polsce, gdzie był obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Myślę, że te zdjęcia ewidentnie pokazują, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy. Święto Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest chyba największym świętem, gdzie tak społecznie angażują się ludzie, angażuje się, myślę, że przede wszystkim młodzież, bo to jest tak naprawdę w dużym stopniu dzisiaj święto, z którym identyfikuje się przede wszystkim młodzież. Tu jest kolejne zbliżone ujęcie. Dostajemy już w tej chwili ogromną masę zapytań, czy można już przyjeżdżać i zwiedzać to muzeum. Ja myślę, że to muzeum może odnieść sukces, może być ważną atrakcją Ostrołęki dla zwiedzających, ważną atrakcją zwłaszcza w połączeniu z kilkoma innymi obiektami funkcjonującymi w Ostrołęce, gdzie możemy stworzyć naprawdę bardzo ciekawy program dla chętnych do zwiedzania naszego miasta, dla szkół, w których nauczyciele historii będą mogli tak naprawdę za jednym wyjazdem odbyć kilka lekcji z historii najnowszej, z historii np. powstania listopadowego, czy też poznać ciekawy folklor krupiowski. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż w takiej skromnej części pokazać to ogromne zainteresowanie, te wsparcie, które płynie do nas z całego kraju, z zagranicy. No, chcę oczywiście podziękować również tym wszystkim radnym, którzy też wspierają nasze inicjatywy, którzy też dorzucają swoją cegiełkę i mam nadzieję, że cały czas z nami Państwo będziecie. Przepraszam, ja wiem, że dzisiaj już jest późna godzina, że tak pozwoliłem jeszcze sobie przedłużyć to spotkanie. Chciałbym serdecznie Państwu podziękować za uwagę.
dziękuję panu Jacku za tę prezentację, za przybliżenie na to, co już jest zrobione i to, co jest przed nami. Bardzo dziękuję panu senatorowi, który jest z nami w tym momencie, Robertowi Mołotowowi i panu posłowi Arkadiuszowi Czartoryskiemu, którzy cały czas są z tym projektem i cały czas są z naszą historią i żeby to było dla potomnych. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do dalszego porządku. Jesteśmy w dyskusji nad tymi dwoma łącznie punktami. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos. Pan radny Maciej Kleczkowski. Tak, szanowni państwo, to ja nie otrzymałem nadal odpowiedzi na moje pytanie, na co miasto chce przeznaczyć wspomniane 80 tysięcy złotych. Bardzo proszę, pan prezydent Janusz Gutowski. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiony został tutaj, czy przypomniany szereg działań, które już są dokonywane wokół idei powstania w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy WB. Te działania, jak widzicie państwo, przynoszą i taką siłę promocyjną, bo faktycznie o Ostrołęce poprzez stworzenie muzeum słyszy Polska, słyszy świat. Te działania też są, mają swoje owoce finansowe. Pan Jacek wspominał o zbiórkach, o środkach płynących do Ostrołęki, do fundacji. I to nie tylko od ludzi bogatych, ale też od ludzi bardzo ubogich, którzy potrafią podzielić się i którzy współtworzą realnie, nie tylko przez jakieś słowa, współtworzą realnie budowę muzeum. Proszę państwa, żeby te działania mogły być skoordynowane, żeby każdy grosz został odpowiednio zaksięgowany, policzony, skierowany do przeznaczone na konkretne zadania, żeby te działania były prowadzone i żeby zrealizować uchwałę, którą podjęliśmy, trzeba też działań organizacyjnych, trzeba też środków na to, żeby ta nowa instytucja zadziałała, można powiedzieć, samodzielnie i realnie. Stąd potrzebne są te środki, które oczywiście są taką częścią grosza, który zbieramy wspólnie, ale te środki były przeznaczone na funkcjonowanie muzeum, na funkcjonowanie czy na zatrudnienie dwóch osób, które by wszystkie te sprawy podjęły, które by też zadbały o to, co już wspomniane było, o dokumentowanie, o przygotowywanie, koordynowanie tych prac, które dotykają i obszaru finansowego, i projektowego, i w ogóle wszystkich działań, które prowadzą do powstania muzeum. To jest, drodzy państwo, grosz w skali skromnym. Oczywiście dalej przygotowujemy się do składania kolejnych projektów i będziemy oczywiście szukać środków zewnętrznych, natomiast w moim przekonaniu przychodzi czas na to, żeby muzeum zaistniało jako konkretny podmiot na bazie uchwały naszej, powołany samodzielnie już w tej chwili, organizujący czy koordynujący te wszystkie prace, które już się dzieją. I na to są potrzebne środki. Mam nadzieję, że troszeczkę to przybliża jakby sprawę wyjaśnienia czy przygotowania odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście ja sądzę, że tych środków wystarczy, ani uposażenia pracowników, ani te wszystkie działania organizacyjne. Nie umiałbym teraz w takich paragrafach czy tabelkach, powiedziałbym, wypunktować, ale sądzę, że te środki, które byśmy na ten rok przeznaczyli skromnie, ale powinny wystarczyć. I nie będę się zwracał do Wysokiej Rady w tym roku o jakieś dodatkowe środki. Musimy tym groszem sobie poradzić z działaniami, które będą prowadzone. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś oprócz pana Macieja Kluczkowskiego chciałby zabrać głos? Pan Dariusz Bralski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Senado, Panie Prezydencie. Ja sądzę, że obojętnie jakie pytania oczywiście tutaj nie badamy do zmian budżetowych w kwestii budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych, to mi się wydaje, że są nie na miejscu. Z takiego powodu, że po pierwsze te środki, które chcemy dzisiaj przeznaczyć, to jest to kropla w morzu na potrzeby rozbudowy czy budowy takiej, takiego muzeum, które rzeczywiście jest to perełko w kraju, bo to jest jedno z pierwszych i innych takich na dzień dzisiejszy nie widać, żeby mogły być. Po drugie, ze względu na pamięć tych, którzy śmieli swoje życie dać za ojczyznę, a dzisiaj dyskutowanie, czy te środki potrzebne są i czy takie muzeum powinno w mieście powstać, czy jest stać nas je utrzymać, czy wybudować, to uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby takie muzeum powstało. Należy się to tym osobom, które to życie straciły. Sądzę, że dzisiejsza prelekcja, żeby to w dawnych czasach było na historii przedstawiane nam, to dzisiaj byśmy pewnie inaczej na pewne rzeczy mieli spojrzenie, inaczej byśmy o tym się zastanawiali. Nie chcę mówić rzeczy, że te pieniądze można rozdzielić na coś innego i można stawiać te propozycje, bo uważam, że to nawet porównując inne potrzeby, które są w mieście, a mielibyśmy te środki zabrać z budowy tego muzeum, to jest to w ogóle niegodne myślenie w tym kierunku. Uważam, że inicjatywa jest bardzo dobra. Gratuluję panu Jackowi dzisiejszej prezentacji. Fajnie przygotowana, szczera, historyczna. Uważam, że dla mnie jest to perfekcja. Popieram. Zresztą brałem udział w zbiórce. Byłem, widziałem, jak ten budynek w środku wyglądał. Projekt, który jest przygotowany, jak będzie muzeum miało wyglądać, uważam, że to jest piękna, piękna sprawa. Zresztą państwo sami mówicie o tym, że nie wyciągacie pieniądze tylko od miasta, bo jednak pozyskujecie z innych źródeł i to jest namacalne, pokazane. Jeżeli ktoś zadaje pytanie, na co to będzie potrzebne, czy na co będą wydatkowane te pieniądze, no to jeżeli jest przedsiębiorcą, czy szefem jakiejś firmy, to wie, jeżeli się firmę otwiera i zaczyna się ją rozbudowywać, to wiemy, na co są środki potrzebne. I ja szczerze wierzę, że te pieniądze na pewno nie zostaną zmarnowane, tylko wykorzystane w jak najlepszym celu. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Wiesław Szczubołek. Wysoka Rado, cieszę się bardzo, że jest w naszym mieście grupa pasjonatów, grupa historyków, grupa ludzi, którym się chce po prostu upamiętniać naszych bohaterów. Grupa ludzi, którzy bezinteresownie dbają o to, ażeby ślad, ażeby pamięć przetrwała. I tak sobie myślę, gdybym dzisiaj miał podnieść rękę za tym, żeby wydać z naszej skromnej kasy jakieś pieniądze rzędu kilku milionów złotych, żeby budować budynek, który by to upamiętniał, tą szlachetną ideę, pewnie bym się wahał. Ale jeżeli ja u siebie na podwórku, w moim mieście, mam obiekt, który jest już nieczynny, obiekt właśnie, który historycznie ma uzasadnienie ku temu, żeby spełniać wszelkie warunki tej idei Muzeum Żołnierzy Wyklętych, bo jak wiemy,
byli tam i przetrzymywani, i katowani, i mordowani nasi bohaterowie. I jeżeli taki obiekt jest, i jeżeli można go zaadoptować, i na chwilę obecną, jak słyszymy, w sumie nie obciążając naszego budżetu, powstała fundacja, która ściąga pieniądze z całego świata, to naszą powinnością samorządową ostrołęcką jest to, ażeby tej idei przyklasnąć i pomóc, chociaż w tak skromny sposób, jak te niewielkie pieniądze, o których dzisiaj mówimy, przesuwając, czy też przeznaczając środki finansowe w naszym budżecie. Z całego serca popieram tą ideę i oczywiście będę głosował za przyjęciem projektu uchwały w tym zakresie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Arkadiusz Czartoryski. Przepraszam państwa, że jeszcze raz zabieram głos, ale muszę oddać jeszcze to, co należy się. Mianowicie chciałem w obliczu Wysokiej Rady podziękować panu Jackowi Karczewskiemu, tu obecnemu, nie tylko za te prace, które wykonuje jako pełnomocnik pana prezydenta, ale za jego, że tak powiem, dodatkową pracę społeczną, ponieważ jest czynnym uczestnikiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tak jest, że to jest związek skupiający nie tylko kombatantów i opiekuje się wieloma kombatantami, uczestniczy w zjazdach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i za wszystkie jego prace w stowarzyszeniach i fundacjach, grupie rekonstrukcyjnej i innych wszystkich przedsięwzięciach, które wokół upamiętnienia historii się w Ostrołęce i w kraju toczą. Chciałbym też podziękować tutaj obecnej pani Joannie Kamińskiej, która również jest społecznicą w Ostrołęce, dosyć znaną z racji różnych przedsięwzięć historycznych, ale proszę państwa, jest to osoba, która, pani Joanna, która potrafi z puszką stanąć w Warszawie na ulicy, na placu i zbierać dla naszego muzeum pieniądze i naprawdę są to niemałe pieniądze, bo są to 1000 zł. Myślę, że niewielu z nas by tak potrafiło śmiało stanąć właśnie i zbierać pieniądze. Oczywiście mamy zgodę ministra administracji i cyfryzacji na zbiórkę do puszek na rzecz Muzeum Żołnierzy Wyklętych, bo to jest wszystko zgodnie z prawem. Ale chciałbym tym osobom podziękować. Nie są tu obecne osoby na naszej sesji, które również działają na rzecz tego muzeum. Ludzie związani z grupą historyczną, ludzie związani ze Stowarzyszeniem Historycznym Aleksandra Benarczyka Adama. Chcę też podziękować w tym momencie osobie, która od kilku lat już nas wspiera, od samego tylko początku, kiedy powstała ta idea, czyli pani dyrektor zakładu karnego, pani dyrektor Jankowskiej, która też pomaga nam w ten sposób, że osadzeni we więzieniu w przytułach przyjeżdżają i pomagają przy remoncie, przy różnego rodzaju pracach na terenie dawnego obiektu aresztu śledczego. Tych osób jest coraz więcej, jest ich bardzo wielu w całym kraju. Jak widzieliście państwo, 50 tysięcy uczestników profilu społecznościowego. Praktycznie każdy wpis na tym profilu to są setki polubień, dziesiątki komentarzy i mnóstwo maili, które do nas docierają z całego świata. Tym wszystkim osobom należy się wielkie podziękowanie, wielka cześć, dlatego że dzisiaj wyciągając rękę po publiczny grosz, prosząc państwa o tą uchwałę, mamy na tyle jakby sumienie spokojne, że znacznie większą kwotę udało się uzyskać od tarczyńców i to w większości spoza Ostrołęki. I to w większości spoza Ostrołęki, co jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Jeśli można, ja widziałem, że pan zgłaszał się do głosu. Jeśli można, to ja parę słów bym od siebie dołożył i powiem tak, panowie parlamentarzyści, panowie prezydenci, rzecz 2 lata temu, 3 lata temu niemożliwa stała się możliwą. Rzecz, którą na tej
sali został powołany Muzeum Żołnierzy Wyklętych i jego statut wszedł w takie stadium, w taki moment, że możemy widzieć, jak to będzie wyglądało. I to będzie na pewno. Tego grosza, kiedy trzeba, to na to nie powinniśmy szczędzić. Bo ci ludzie przedstawiani tutaj z metryki i z ich losów, ci co przeżyli, nie mogli o tym mówić, żeby chronić swoje rodziny. Czy dalej mamy milczeć? Czy dalej mamy o tym nie mówić? Ci ludzie chronili swoje rodziny. Dzisiaj zastanawiamy się, czy 80 tysięcy, czy jeszcze wybudujemy chodnik na stacji, czy Wojciechowica. To jest bardzo ważne. Ale to muzeum, w którym już teraz wiemy i Państwo się przekonali, i my wszyscy, że w tych murach byli rozstrzeliwani i ginęli, to jest to miejsce, w którym powinno to powstać. Powstanie i jestem przekonany, że będzie wyznacznikiem naszego miasta, ale nie tylko, bo takie muzeum jest tylko jedno w Polsce, a zainteresowanie już jest, jak słyszymy i widzimy, ogólnopolskie i z różnych stron świata. Po prostu tym ludziom to się należy i nie możemy milczeć. Dziękuję. Czy oprócz pana radnego Gruczkowskiego, kto się zgłasza do głosu? Bardzo proszę, pan przewodniczący Henryk Gut. Szanowni Państwo, otóż są na pewno różne koncepcje, różne spojrzenia, jeśli chodzi o Muzeum Żołnierzy Wyklętych, ale tak naprawdę to przecież to jest pewna inspiracja z zagrobu. Ci nasi święci, bo tak trzeba ich określić, oni inspirują nas do czegoś. Do tego już, że w tej chwili jest takie zainteresowanie właśnie, aby w Ostrołęce to muzeum powstało. Mimo przeciwności, które pojawiły się, mimo że władze nie chciały projektu, który był przedstawiony, wspomóc, to jednak społeczność nasza, a myślę, że inspiracją tych, którzy oddali bezcenne życie za ojczyznę. Ta nasza społeczność polska, jak widzimy, bardzo wspomaga budowaniu tego muzeum. My również do tego się przyczyniamy, rozumiejąc sprawę, może niektórzy z kolegów jeszcze twierdzą, że wspierają, ale wsparcie to nie tylko deklaracja słowna, to ma być czyn. To wtedy jest czytelne. Czyn konkretnie, w każdej sprawie, to jest czytelne. Mam przed sobą taką gazetę, nie będę mówił tytułu, ale bardzo cenna. Jest wspaniały tytuł, Sprzedawanie Polski. Polecam, Nasza Polska, można kupić, przepraszam, powiem, bo rzeczywiście, no, jeśli jest to opisane, to sprzedawanie Polski, gdy dotkniemy tego artykułu, który znajduje się w tym tygodniku, to możemy mieć przeciwwagę właśnie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Czyli tutaj się wszystko sprzedaje, natomiast z muzeum jest związana inicjatywa proboczna. Zobaczcie, inicjatywa, ażeby rzeczywiście nawiązywać do tych bohaterów, którzy przecież nie dlatego, żeby polskie wtedy, czy pójść na współpracę z tymi władzami, tylko oddali życie dlatego, że budowali tę Polskę przed wojną, bo oni pamiętali taką Polskę międzywojenną, gdzie się budowano, rozwijano zarówno przemysł, jak i wszelkie instytucje, które Polsce służyły. I okazuje się, że są takie czasy teraz, że właśnie jakby nic, wiele gałęzi, czy to gospodarczych, czy innych, jest w Polsce niepotrzebnych. I cieszę się, że mogę, jestem po tej samej stronie i z głębi przekonany, że mogę wspierać świadomie bardzo taką inicjatywę. Zawsze, od kiedy pamiętam, mając kilkanaście lat, już słuchałem Radę Wolna Europa, starsi ode mnie słuchali,
że rzeczywiście ta Polska to powinna być wolna. I w tej chwili jest na to czas, żeby wspierać taką inicjatywę, dlatego, szanowni panowie, dlatego, żeby następne pokolenia te Polski budowały. Takiej Polski potrzebujemy. Dlatego też myśmy tu wszyscy powinni się wesprzeć. Wszyscy, jak tu jesteśmy, powinno nam zależeć, ażeby poprzeć to dzieło, taką inicjatywę, gdzie już za chwilę będzie tych polubień więcej niż jeszcze miasto Ostrołęka. Za chwilę. To, co mamy być niektórzy, mamy mieć wątpliwości? No myślę, że nie. Nie dla tych paru cyrylów. Pozwólcie państwo, że zacytuję Cycerona. Chodzi bowiem o zasadę, której wielki polityk i mówca rzymski Marek Tullius Cyceron nadał wręcz rangę prawa naturalnego. Niech lepsi kierują, bo do tego skłania nas już sama natura. Wystarczy ją tylko odczytać. A systemy totalitarne tych najlepszych naszych synów i córki po prostu mordowały. Czy możemy sankcjonować taką sytuację dzisiaj? Właśnie tym najlepszym mamy oddać cześć i honor. Tym najlepszym. Dlatego też wspieram bardzo gorąco tę inicjatywę i będę głosował za niewielką kwotą, ażeby ta inicjatywa przepiękna i wspaniała mogła przeanalizować. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pan Maciej Kleszkowski. Szanowni państwo, w statucie została ograniczona ilość wypowiedzi do dwóch, dlatego że większa dyskusja ma się toczyć na komisję. Tylko na komisji. Ja nie otrzymałem ani jednej odpowiedzi na moje pytania, stąd wielokrotność pytań na sesję. Szanowni państwo, ja jestem przekonany, że zdecydowana większość Ostrołęczan jest przeciwna budowie tego muzeum. W tym ja od samego początku. Idąc tym tokiem rozumowania, to powinniśmy budować w Ostrołęce Muzeum Legionów Polskiej Kampanii Wrześniowej czy Powstania Styczniowego. Tak? Teraz jeszcze i Muzeum Żołnierzy Wyklętych. No tak też można rozumować. Ostrołęki nie stać na taką inwestycję. Panie prezydencie, ja zrozumiałem, że pan te 80 tysięcy chce przeznaczyć na dwa etapy. Czy w związku z tym będą ogłoszone konkursy na te dwa etapy? Dziękuję. Pan prezydent Janusz Kurtowski. Nie zamierzam przeznaczyć tych 80 tysięcy na dwa etapy, tylko na całą pracę organizacyjną, która będzie dokonywana, która już się dokonuje, tylko nie w samodzielności tej instytucji. A co do procedury, to oczywiście może być różna, ja w tej chwili jeszcze nie przesądzam, ale nie ma problemu. Może być konkursowo, może być na zasadzie pierwszego roku powołania. Tak czy inaczej, drodzy państwo, to nie wiem, jak to powiedzieć, ale zachęcam, żeby sprawy tak istotnej nie rozdrabniać w jakiejś sytuacji naszych ciągłych starć. Ja dlatego dzisiaj się mniej wypowiadam, bo mam wrażenie, że moje słowa u niektórych osób budzą jakby od razu taką kontrę, dlatego mimo, że jestem ogromnie przekonany, że jest to sprawa zupełnie wyjątkowa, to staram się ograniczyć wypowiedzi moje. Jedynie tylko, jeśli pozwolicie, to zachęcam do tego także osoby, które inaczej myślą czy patrzą na to, żeby nie przeszkadzały. Nie? To jest już dużo. No ja wiem, że nieraz jest tak, że no, przez osobiste spojrzenie czy historię swojej edukacji, czy też różne sprawy rodzinne czy domowe, no inaczej patrzymy na pewną rzeczywistość. Ale dzisiaj tak naprawdę można wiele rzeczy już przeczytać, zobaczyć i jeśli ktoś nie jest w stanie popierać czy angażować się w budowę tego muzeum, no to ja serdecznie proszę, żeby nie przeszkadzać. To już też czasem dużo, bo nieraz bywa tak, że człowiek się bardzo angażuje i służy w złej sprawie. Szkoda energii, szkoda siły i szkoda inteligencji i pomysłów, żeby przeszkadzać temu muzeum. Szkoda, naprawdę lepiej się zaangażować w tworzenie niż,
niż w destrukcję. A to, co tutaj wiele osób już powiedziało, jakby krew i ofiara życia tych ludzi po prostu domaga się upamiętnienia, i to nie takiego, które jest tylko deklarowane właśnie, ale takiego, które by inspirowało, które by zmuszało na przykład młodego człowieka, który dotknie takiej historii, do tego, żeby sam szukał. To, że ja komuś powiem, że słuchaj, warto, to jest mało. I młodzi ludzie zwłaszcza nie bardzo chcą słuchać naszych deklaracji. Oni muszą coś dotknąć, przeżyć. A muzeum w swojej koncepcji jest tak pomyślane, żeby było przeżyciowe, żeby poruszało też i jakby obszar intelektu, ale też emocji, żeby po przejściu takiego, powiedziałbym, szlaku martyrologicznego czy edukacyjnego, żeby zostało w młodym człowieku zwiedzającym, zwłaszcza młodym człowieku, pragnienie, żeby szukać dalej, żeby myśleć więcej, żeby odpowiadać sobie na życiowe pytania na przykładach tych ludzi, których chcemy upamiętnić. Zatem ja, nie przekonując tutaj wszystkich Państwa, po prostu serdecznie proszę, żeby, jeśli ktoś widzi inaczej, jeśli ktoś nie chce się zaangażować, ma do tego prawo, to żeby po prostu nie przeszkadzać. To już też jest jakiś akt pozytywny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Kleszkowski. Panie Prezydencie, ja nie będę przeszkadzał, jeżeli ani jedna złotówka publiczna nie zostanie na ręce. Ale skoro są wydawane publiczne pieniądze, to mam prawo pytać. Dlaczego jest kwota 80 tysięcy złotych? Na jakiej podstawie została ta wyliczona? Jeszcze w listopadzie, kiedy pan przedłożył projekt budżetu, była to kwota 20 tysięcy. Teraz po 3 miesiącach okazuje się, że jest kwota 5 razy większa. Wzrosła do 100 tysięcy złotych. Skąd te wliczenie? Proszę o odpowiedź. Dlaczego 80 tysięcy złotych, a nie 60, a nie 150? Jak to zostało wliczone? Dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę. Szacujemy, że taka kwota będzie potrzebna, żeby do końca tego roku muzeum mogło działać samodzielnie, mogło płacić podstawowe rachunki, mogło utrzymać dwie osoby, mogło obsłużyć też działania te zbiórkowe i prowadzić dalej, przygotowywać projekty do złożenia o środki zewnętrzne. Taka kwota powinna wystarczyć. Ja zrobię wszystko, i żeby nie zwracać się więcej do Wysokiej Rady o dodatkowe pieniądze. Dziękuję.